Pasja górska, nie tylko wyjścia turystyczne, ale i wspinaczka, no, łączy się z tym, że z tym wysiłkiem, zmaganiem się ze samym sobą jest też satysfakcja. Zobaczyć ze szczytu doliny, czy wyjść wyżej ponad mgły i mieć jeszcze aparat fotograficzny ze sobą, to pełnia szczęścia. I dlatego każdej mojej wyprawie górskiej towarzyszy aparat fotograficzny. Ostatnia nagrodzona publikacja to pejzaże tatrzańskie Zima. Czy faktycznie Tatry to są te ulubione góry księdza? Nie tylko Tatry, ale Tatry w sposób szczególny. Pejzaże tatrzańskie to zdjęcia od Tatr Wysokich, Słowackich i Polskich po Tatry Zachodnie, również Polskie i Słowackie. Oczywiście z wykorzystaniem poezji, ludzi gór, którzy piszą na temat swoich emocji, swoich doświadczeń przebywania w tym krajobrazie. Oprócz tego no, w tym roku jest rocznica wystawy, która była w Miejskim Ośrodku Kultury w Chrzanowie. Było to związane z jubileuszem 75-lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, oddział w Chrzanowie. I jest to jakby takie ukoronowanie, że to dzieło, które wtedy było na jubileuszu zaprezentowane i podczas wystawy, i podczas promocji tego albumu, i pokazu multimedialnego, zostało dwukrotnie nagrodzone. Bo w lipcu zostało wyróżnienie na konkursie literackim w Zakopanem, a obecnie na targach książki w Krakowie jako najlepsze dzieło górskie. I tutaj nagrodzone zostało wydawnictwo AA z Krakowa i ta publikacja Pejzaże Tatrzańskie Zima. Nagrodzony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Skąd pomysł na to, aby właśnie księdza uhonorować w ten sposób? Obserwowałem działalność księdza Zbigniewa nie tylko jako działalność duchową, jako księdza, ale jego działalność artystyczną. Między innymi uczestniczył rokrocznie i systematycznie w konkursie poświęconym górom, organizowanym przez Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Jest to konkurs imieniem Jana Sunderlanda. I prawie na każdym konkursie corocznie otrzymywał albo dyplomy Federacji Fotograficznej w Europie, tak zwany FIAB, albo medale. Są to wielkie osiągnięcia. Postanowiłem sformułować na tym tle wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uhonorowanie takim odznaczeniem jak Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Po wielu rozmowach medal dla księdza został przyznany. Ksiądz Zbigniew Pytel nagradzany wielokrotnie. To chyba radość mieć takich członków tutaj u siebie. Dokładnie tak, bo to przyciąga publiczność na nasze spotkania tutaj do sali Moksiru, jak również na nasze imprezy plenerowe. Ksiądz Zbigniew Pytel od wielu lat związany z chrzanowskim oddziałem PTT jest między innymi również kapelanem. Tak, ksiądz Zbigniew jest kapelanem. Wykorzystujemy jego posługę kapłańską na naszych imprezach jubileuszowych i nie tylko. Także mamy go teraz tutaj, można powiedzieć, za miedzą, bo jest proboszczem w niedalekich Pogorzycach. Promujecie też Państwo jego właśnie fotografie, są spotkania i tak dalej. Jak to dokładnie wygląda? Tutaj zapraszaliśmy go przez wiele lat, bo trzeba wspomnieć, że już od 2000 roku na spotkania w Moksirze, na te prelekcje audiowizualne przyjeżdżał z pięknymi pokazami multimedialnymi gór i nie tylko, bo ksiądz Zbigniew też i architekturę fotografuje, ma różne albumy, różne osiągnięcia z fotografii architektury sakralnej, nie tylko tutaj Małopolski, no i całej Europy praktycznie. Również osobowość roku w kategorii kultura, to też chyba wiele znaczy. Jest to wielka satysfakcja, ponieważ osobowość roku 2023 w powiecie chrzanowskim jest ukoronowaniem 25 lat działania na tym terenie. Początkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jestem 20 lat, ale współpracuję tu już od czasu, kiedy poprzedni prezes Stanisław Trębacz zaproponował mi uczestnictwo w spotkaniu slajdowym i tak się to zaczęło od 2000 roku. Obecnie kontynuuję to poprzez współpracę z obecnym prezesem Remigiuszem Lichotą. No i oczywiście moim takim też mentorem tutaj na terenie Chrzanowa jest wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Taczańskiego, Józef Hadów. I dlatego można powiedzieć, jakby nie oni, to nie byłoby tych sukcesów. Współpraca z tymi ludźmi, uczestnictwo w tych spotkaniach, pokazach multimedialnych, wystawach i kontakcie z ludźmi na terenie powiatu chrzanowskiego zaowocowało takim sukcesem prowadzenia również warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży. I to jest taka wewnętrzna satysfakcja, że można pokazać młodym ludziom, że poprzez pasję, będąc kapłanem, można naprawdę odkrywać piękno stworzonego świata i być bliżej drugiego człowieka i Pana Boga.